okazję jakby uczestniczyć w dwóch filmowych produkcjach i obie produkcje... Ja bym był słaby. Nie, ja jestem pod wielkim wrażeniem wina truskawkowego Jabłońskiego. Nawet dzisiaj rozmawiałem z kolegą z pracy, on też dopiero wczoraj obejrzał ten film. A bo to był na TVP Kultura leciały. Tak, tak, zgadza się. I teraz mam takie pytanie, bo jeśli chodzi o gnoje i jeśli chodzi o wino truskawkowe, pan jakby w tym pierwszym pan wystąpił jako postać, w tym drugim pan napisał scenariusz wspólnie z drugą osobą. Na ile te dwie produkcje oddały jakby pana prozę? I na ile pan jakby zobaczył swoje książki właśnie w tych filmach? Wie pan, z filmem to jest tak, że jak się go ogląda, to niestety widzi się stety albo niestety. No film jest dziełem reżysera. No. A reżyser jeden i drugi wzięli sobie z mojej prozy to, co było im potrzebne. Gnoje ze trzy razy leciały, najczęściej o trzeciej nad ranem gdzieś w telewizji. Przedziwny film, ale to potem się okazało, że reżyser, którego moim kolegowaliśmy się wtedy, że on nienawidził śmiertelnie moich bohaterów. dla niego wydawali się, zresztą teraz jest zakutą prawicą, to jest Jerzy Zalewski, zupełna palma prawicowa. I on w nich widział upostaciowane takie zepsucie, obojętność, gdzieś taką antypatriotyzm właśnie. I zrobił film przeciwko nim i to widać. Są tam ciekawe miejsca, natomiast Darek Jabłoński, on sobie to powiedział historię, to ten zabłąkany milicjant, który odgrał Jiří Machaczek, to on dodał tę postać, no niejako zmusił mnie do napisania jej, a jak się głupi zgodziłem, a poza tym zrobił zupełnie inne zakończenie, zmasakrował zakończenie i wyszła z tego trochę taka nieco kiczowata opowieść, no. Ale wie pan, to jest zawsze ryzyko, ja, trudno znaleźć chyba autora, który byłby zadowolony z produkcji reżyserskiej. Najlepszy przypadek. Głowacki się z Wajdą pokłócili śmiertelnie już w tej chwili. Głowacki był tylko reżyserem, tym autorem scenariusza. No, proszę. No tylko, że moim zdaniem Wajda popsuł ten scenariusz i ten pomysł na film, a... No domyślam się, bo Wajda 15 lat nie zrobił żadnego dobrego filmu. A w przypadku Jabłońskiego, no to jednak muszę powiedzieć, że w pewnym sensie oddał klimat pańskich opowieści galicyjskich, choćby kolorem i jakby tą zastaną sytuacją tego filmu. Ale galicyjskie bardziej były bardziej ponure, były bardziej jednak w ciemnej tonacji, bardziej takie, no ciemne zwyczajnie. On zrobił z tego no, trochę pocztówkę, trochę taki opowieść o pięknej miłości gdzieś. Nie, ja doceniam ten film. To jest tak, że ja wiem, że on się ludziom podoba. Filmy robi się dla ludzi. No. Że pana w Bratysławie, no, w największym kinie na premierze, bo to polsko-słowacka produkcja była, kobiety zapłakane wychodziły. Widziałem, jak szlochały, tylko łzy im ciekły. No, to są miłości, no, nieszczęśliwej też trochę. U mnie w Galicji ludzie podchodzą na ulicach, już teraz nie, bo się czas minął i dziękujemy panu, że pan tak wspaniale tą naszą świat tutaj pokazał, a ja się trochę wstydzę, bo tak no, w nosie ten film, tak mówię, no dobrze, że pewnie tak, no, może ja mam inną wizję kina. No to... Ale to tak jak Wajda z Głowackim, ja z moim, to mój kumpel dobry, się do niego dzwoniłem zresztą, ale przez pół roku po filmie nie rozmawialiśmy. No się obraziłem na niego, bo mnie zdradził, no zrobił swoje zakończenie. No po tym jak już jedno było, potem się okazało, że się inaczej skończyło. No dzwoniłem do niego, ale jest w Ameryce. Także to, no. Są skomplikowane rzeczy, zawsze jest ryzyko. No. Zawsze się trzeba zgodzić i potem nie chachmęcić. Zawsze się trzeba zgodzić na to, że to jest film reżysera, a twoja książka jest jakby produktem wyjściowym, no, pomysłem. Materiałem, z którego on sobie skroi, co będzie chciał. Ja do obydwu pisałem scenariusze, już nie będę pisał scenariuszy, bo się ja tym nie znam, też jestem żaden scenarzysta. No to są śmieszne historie, jak te gnoje i sama metoda realizacji, jak były zupełnie inaczej robione niż wina truskawkowe. W gnojach wszyscy bez przerwy pili alkohol, a w winie truskawkowym to jest maszyneria, bo to jest, Darek jest jednocześnie producentem, takim bardzo odpowiedzialnym, jak w zegarku chodziły wszystkie te. A kiedy kręciliśmy gnoje, kręciliśmy właśnie w okolicach naszego domu wtedy w Czarnym,
to jeszcze dzień przed zakończeniem Zaleski lekko nawalony leżał i ja pytam, co ty tak tego? Ja kombinuję, kto zginie. Ja mówię, jak to? To przecież w scenariuszu jest napisane, kto ma zginąć. Nie, to zrobimy zupełnie. No. Ale tak, no. Wie pan, ja strasznie lubię kino oglądać i dużo oglądam, chociaż nie mam telewizji. Ale to nie jest mój żywioł. Pisanie scenariusza, to jest potworne zajęcie, to jest to przestawianie tych drobniutkich elemencików, żeby to zaskakiwało, żeby to jak zegarek chodziło, to nie jest dla mnie, dla mojej cierpliwości. Tak jak Smarzowski potrafi, tam każdy szczegół ma kontynuację, to jest zapięte na ostatni guzik. No właśnie, ale jeszcze odnośnie Smarzowskiego, bo przecież Jabłoński wykorzystał, mówiąc kolokwialnie, tych aktorów, których on lubi, Dziędziela, Topę, tam przecież Maciek Sztur zagrał tego, co później wygarnięto wiejskiego głupka. No tak, a najgorzej obsadzona postać. Gdzie jest Sztur wiejskiego głupka, bo się grało. Także dla mnie ten film był właśnie ponury, tak jak pan powiedział, że opowieści były bardziej ponure niż film. Mm-hmm. Moim zdaniem właśnie przez te postaci, przez Kościejnego i przez tą kreację Dziędziela, on właśnie był taki ponury. To jest śmieszne, bo Dziędziel tą rolą jakby powrócił. Dziędziel długo jakby w odstawce był, nie chciało mu się i potem od tego, od Galicyjski zaczął grać właściwie. Tak, drugą młodość miał, bo to było Wesele Smarzowskiego z genialną jego rolą. Nie wiem, no. Nie, bo Smarzowski jest w ogóle, kurczę, największy bystrzak polskiego kina teraz. No to mu się, a wiem, że mu się Galicyjski nie podobały, że chała kompletna powiedziała. Się kolegujemy trochę, jak go znam. Fajny facet, ale... Nie wiem, ja lubię kino, ale to jest miłość nieodwzajemniona. Nie potrafię myśleć w ten filmowy, taki lodowaty sposób, taki właśnie, żeby te postacie tak... Jak ja piszę książkę, bo czasami piszę fabularne też, napisałem te trzy powieści, to ci bohaterowie się wymykają w którymś momencie, zaczynają iść własnym życiem. Jak sobie tworzysz bohatera, to trochę jakbyś go stworzył. Dajesz mu język, postać i potem się okazuje, że on robi rzeczy, które ty musisz tylko zapisać. Że ty musisz takich bohaterów 3, 4, 5 i oni zaczynają żyć swoim życiem kompletnie. Nie możesz nimi sterować właściwie, musisz opisywać tylko to, co zrobili. Tak mi się powieści gdzieś składają. W filmie jest zupełnie inaczej. No. W filmie ten reżyser, scenarzysta jest Bogiem absolutnym. No. Nie daje im wolności, muszą... No. Ale fajna przygoda, społeczna przygoda z tym skręceniem Galicyjskich, bo one były kręcone też w okolicy, tam w miasteczku się wsi, Jaśliska. I to produkcja, w której właściwie cała wieś brała udział. Jako statyści gdzieś na mszy w kościele, gdzieś jako koledzy, no to tak. I to oczywiście tam największe zmartwienie było, żeby ich upilnować, bo pijani też byli, jak chłopaki dostawali garze, to tam się rozrywka i na przykład były takie sceny, tam są ze śmigłowca kręcone rzeczy, a to śmigłowiec jest na przykład godzina kosztuje 100 tysięcy lotu śmigłowca. I na przykład była scena, że Jasińska ma być opustoszałe zupełnie i z lotu ptaka i nie ma ten. I cała obsługa filmu głównie trzymała tych kolesi, żeby do sklepu nie poszli, żeby się gdzieś nie przemykali. No. Aktorzy bardzo się, już nie powiem, którzy zakolegowali z miejscowymi, że po prostu ogień szedł tak. Ta premiera światowa była w Jaśliskach na rynku i była ta premiera i to jest malutka, to jest wieś, która była miasteczkiem, kiedyś była bardzo znanym, ważnym miasteczkiem, leżała na trasie szlaku winnego na Węgry, z Węgier się Tokaj sprowadzało tamten, a teraz jest zapadłą dziurą bardzo malowniczo i teraz pisło, że 400 osób mieszka, był ekran, strażacy pilnowali porządku i leci ten film, leci, siedzi te 300 osób na ławkach na tym i tamten, leci film, a ja słyszę, że z tyłu jakiś jest rumor taki, to jest jakiś łomot przekleństwa. Się odwracają wszyscy, idzie takie chłopisko, takie 60-letnie, nawalone, zarośnięte i roztrąca tam wszystkich, tak te ławki, kurwa, i kurwa, o koniach miało być, kurwa, o koniach! To był wozak, od którego filmowcy wypożyczyli konie,
bo on się nie chciał zgodzić, nawet za pieniądze. I obiecali mu, że te konie tam będą właśnie głównymi bohaterami. A to nie, na 15 sekund występują. To jest konie właśnie Dżindziela, obrażony, wściekły, smutny i w połowie właśnie wychodził tam roztrącając ludzi, jak kumple krzyczeli, siadaj chuju, nie kurwa o koniach być. Także też takie przygody są przy kręceniu. No. Także nie wiem, nie wiem. Ale jak się panu podobało, to się cieszę, no to, to co? Znaczy to, tym lepiej. W tym sensie, że to był jeden z niewielu filmów, które potrafiły oddać tę mityczność tego miejsca, w sensie takiej... No raczej poetyckość, powiedzmy. No tak, właśnie, taką, bardziej... Nie najwyższej próby, a to tak, być może jest moja. Wie pan, bo to jest tak, że w ogóle Galicyjskie napisałem jako taki chłopiec, który przyjechał z tej Warszawy w takim zachwycie po prostu, że to właśnie jest taka, nienawidzę tego słowa, takie magiczne, taki inny świat, taki właśnie poetycki. I sama książka też jest owocem takiego właśnie, no, nieco naiwnego zachwytu. No. Teraz bym już takie nie napisał.